jak inteligentne są koty. Oczywiście określenie tej inteligencji nie jest takie proste, ponieważ ta inteligencja różni się od tej inteligencji, jaką posiadamy my. To nawet nie chodzi o ten sam poziom tej inteligencji, tylko o rodzaj inteligencji. Ta inteligencja, jaką mają koty, określa się ją mianem inteligencji intrapersonalnej. Czyli są oczywiście kreatywne, są inteligentne, potrafią sobie radzić z niektórymi problemami, ale dosyć wybiórczo. Z tymi problemami wykazują się kreatywnością tam, gdzie one chcą. Nie dają się tresować, nie wykonują ślepo poleceń, tylko wybierają sobie to, do czego się zastosują. W przypadku psów ta inteligencja jest bardziej społeczna i dlatego niektórzy uważają, że psy są bardziej inteligentne, ponieważ ta inteligencja jest łatwiejsza do wykorzystania. U kotów tak to nie działa. Koty są na przykład świadome obiektów, których teraz nie widzą, a które widziały, ale na przykład nie radzą sobie zawsze w przypadku bardziej skomplikowanych problemów przyczynowo-skutkowych. Zapamiętują umiejętności na przykład poprzez naukę, poprzez warunkowanie instrumentalne, czy też po prostu nagradzanie za pożądane wykonywanie jakiegoś zadania, ale nie robią tego tak jak psy, po prostu nie dają się tresować, nie dają się uczyć. Jeśli oczywiście im wygodnie na przykład jest korzystać z kuwety, będą z tej kuwety korzystać, żeby być czyste. Ale oczywiście nie oznacza to, że są głupie. Rozumieją i potrafią obsługiwać proste mechanizmy. Otwierają drzwi, odkręcić kran, korzystać z sedesu. Posiadają dobrą pamięć, mają wspomnienia, które przechowują nawet do 10 lat. Nowe informacje przechowują na przykład przez 16 godzin. Czyli nie można powiedzieć, że koty nie są inteligentne. Oczywiście są inteligentne, ale w inny sposób niż my najczęściej postrzegamy inteligencję. Robią to po swojemu, tak jak zostały w drodze ewolucji, tak jakby zaprojektowane. Tak działają koty i robią to, co chcą. To, co im odpowiada, tam potrafią wykazać się inteligencją. A tam, gdzie nie chcą, no to po prostu nie, po prostu tego nie robią. Więc oczywiście koty są inteligentne, nawet niekiedy bardzo. Oczywiście jest to też uzależnione od przypadków osobniczych, ale nie zapominajmy, że jest to troszkę inna inteligencja niż inteligencja ludzka, czy też na przykład psia. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do skomentowania, ocenienia, do zasubskrybowania kanału, do spojrzenia na inne filmy, nawet na te stare. Tam jest o wiele ciekawych rzeczy, na moje pozostałe filmy, na moje pozostałe kanały. Dziękuję za uwagę.